Cześć, z tej strony Adamek, zapraszam na właściwie takie pokazanie mojego sprzętu, czym ja właściwie tutaj nagrywam, jak to wszystko wygląda. Właściwie chcieli zobaczyć specyfikację mojego komputera, te wszystkie procesory, pierdoły. No chciałem wam to gdzieś pisać, no ale na informacjach zabrakło mi tam już miejsca po prostu na literki. I no nie było gdzie, nie będę specjalnie robił bloga, bo jakiegoś pieroństwa, żeby wam to zamieścić. Także postanowiłem zrobić krótki filmik zwięzły na temat. No i od razu pokażę wam inne pierdoły, czym ja tu tak nabitnie trochę. Nabitnie, a może nie nabitnie tak do końca dysponuję, czym właściwie ja to nagrywam. Najpierw kilka słów o monitorze, którego żeście mieli właściwie otwarcie, recenzję, tajemniczą skrzynkę, tak to sobie nazwałem. Kilka dni temu już wam to wróciłem, także wszystko na jego temat już wiecie. Mam nadzieję, że to jest światło, ale chociaż widzę, że mi się przestawia, to nagrywam telefonem. Tutaj macie jego numer S24D300. To na ekranie tam się będzie jeszcze wszystko wyświetlać, także tutaj się nic nie bójcie, te dokładne numery, jakbyście chcieli sobie coś takiego sprawdzić. Sprawdzić. Klawiatura z Gigabyte'a, po fajnej cenie kupiłem, design też spoko, w trzech kolorkach, wyświetlana. Może wam tu, chociaż teraz nie będzie za bardzo widoczne, bo jest jasno, ale trzy kolorki są, także na wieczory to się przydaje. Naprawdę jestem z niej zadowolony, za taką cenę jaką ją kupiłem, to naprawdę fajna sprawa. Ceny też wam tam gdzieś może w opisach wszystko podeślę. No myszka jak myszka, bezprzewodowa na baterię. Głośniki kupiłem z Logitecha, tak. Tam jakaś promocja na Allegro była, za stówkę sobie takie sprawiłem, kurczę, i powiem wam szczerze, że jak za stówkę takie głośniczki, to naprawdę jestem z nich cholernie zadowolony. Ładny design, brzmienie też jest całkiem spoko. Właściwie ja tutaj nie potrzebuję jakiegoś 5.1 albo 7.1, to mi w zupełności wystarcza. Tam jakieś pierdółka jeszcze. O, co tutaj takie z dwóch ważniejszych rzeczy? No to słuchaweczki, to są z Creative, chyba jeden bardziej popularny, ale je tylko używam do słuchania podczas nagrania. Zakładam, żeby nie było po prostu zagłuszania mikrofonu. Pad z Logitecha też, nie będę tego rozwijał, ale ta też całkiem spoko. Cena też w porządku, więc nie ma na co narzekać. No plecaka chyba nie będę musiał wam tu omawiać. No i teraz do rzeczy chyba najważniejszej, to co was najbardziej interesowało. Kurde, ale tu nie będzie nic widoczne. Ale czekajcie, coś za chwilę poradzimy na to. Moment. No także tak wygląda ten komputer. Widzicie, można sobie poradzić? Można. Także z tych ważniejszych rzeczy, co ten tutaj komputer ma. W ogóle z tym komputerem to jest to taka historia. Tylko pół roku ma, a historia z tym jak na księżyc, ale najpierw co ja tu mam? Procesor, który no procesora wam nie pokażę. To jest AMD procesor FX8320, 3,5 GHz podkręcany do 4. Jest w porządku. Trzeba zainwestować w spory cooler. Jak widzicie, on jest tu mega big. Prawie na całą szerokość obudowy. Obudowa ma 190, tak chyba było, 19 cm, 190 mm, także jest dosyć byczy. Karta graficzna GTX, dosyć zakurzone to, ale to sobie tam później powyczyszczam. GTX 770, super się sprawuje. Zasilacz 700W. No dosyć tych watów potrzebuje, szczególnie ten procesor, karta jak karta, ale procesor potrzebuje sporo. Nagrywarka jakaś tam zwykła, dysk 2TB i dysk SSD, na który mam zainstalowanego Windowsa. Aha, no i płyta główna też z Gigabyte'a, tylko jak ona się dokładnie nazywała, to ja nie pamiętam. Pamiętam tyle, że to była rewizja 5.0. Także nie, tyle co z tego pamiętam. Kabelki tutaj się pamiętają, ale w miarę tutaj jest ogarnięte. Jak te cztery wiatraczki Enermaxy sobie tutaj chodzą. Jeden jest tutaj, drugi tu, a jeszcze dwa są z przodu. Tylko nawet tu je widać tak po troszku. No nie, tutaj tego nie będę rozmierał, bo kurde, z tym jest takie kłopot. W ogóle powiem wam tak na szybciutko,
co tutaj mi narobili z tym komputerem. Zamówiłem sobie właściwie u firmy, która zaoferowała na Allegro bardzo ładny zestaw. Właśnie taki w przyzwoitej cenie. No i dobra, przysłali mi go, kupuję, okej. Pierwszy raz otwieram. No i moje zdziwienie. Pierwszy był problem z kartą. Później był problem... W ogóle nie tą obudowę mi przesłali. Później jeszcze było innych 300 problemów. Wysłałem raz do serwisu. Przesłali mi z powrotem. No i znów problemy z kartą. No to wysłałem kolejny raz do serwisu. Wysłałem, oni sprawdzili. No i faktycznie okazało się, że karta jest po prostu do dupy. Wcześniej miałem z MSI, ale na całe szczęście teraz mi na Nvidia. Trochę jest to lepsze. No i co właściwie się okazało? Okazało się tyle, że musiałem miesiąc czekać i karta była tamta, w ogóle mi dali jakiś szajs. Ale tak poza tym, no i co jeszcze taka, o czym muszę powiedzieć, jak mi przysłali, to nie wiem czy to będzie widać. Tak mnie nie widać za bardzo, ale tą obudowę, o tutaj w tym miejscu widać najbardziej. Tak mi ją pognietli, ci kurierzy po prostu, niektórzy to masakra, nie? Są naklejki, delikatny sprzęt, a ci to trzaskają. To tutaj w ogóle wszystko z przodu jest poprzyklejane na kleju. Tam oni to mi, ten serwis to porobił, nakleił, także tego nawet nie dotykam. Po prostu masakra, nawet nie mówię co tutaj się działo. Ile ja tutaj nerwów musiałem przeżyć, aby to dojść do tego momentu, kiedy mogłem nareszcie tym wszystkim się bawić. No dobra, właściwie to będzie tyle co do tego, do tych moich wszystkich rzeczy. Mam coś jeszcze do dodania, na pewno coś mam, ale jak coś mam to dodam to w opisie. Także tak wygląda te moje stanowisko, tak jak sobie nagrywam. Jeszcze mikrofonik ewentualnie mogę wam tutaj na szybko pokazać. Mikrofonik Samsonic. Nawet mi się zrymowało Samsonic. Mikrofonik Samsonic, kurde, nawet nie czuję gdy rymuje. Takie małe pimpadełko, jak mi przyszło naprawdę zdziwiłem się, że takie małe coś kurcze może nagrywać. No, ostrość. Proszę, ostrość. Nie, weźmiesz mi ostrości. Dobra, nie biorę, mniejsza o to. Pardamy na to. Dobra, właściwie to by było na tyle, wszystko już wiecie. Jeśli czegoś tutaj nie powiem, to na pewno będzie w opisie. Tam szukajcie resztę informacji, w komentarzu też wam napiszę co i jak. Wszystkie ceny tych rzeczy możecie sobie sprawdzić. No trochę mnie to kosztowało, ale sobie zaoszczędziłem. Nie, to nie było tak, że rodzice mi to sprawili. Rodzice byli nawet przeciwko temu, ja wszystko musiałem sobie za własne pieniążki zaoszczędzone od babci, od dziadka, przerobione gdzieś tam po bokach, musiałem sobie to zorganizować. No także kochani, to było na tyle. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!